Dobry wieczór. W poniedziałek 22 kwietnia Rafał Kulik zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Gliwice, Zabrze, Jastrzębie-Zdrój, Racibórz, Ustroń, Tychy, Zawiercie to miasta w województwie śląskim, gdzie po decyzji wyborców dochodzi do zmiany u steru władzy. Jakie będą pierwsze decyzje nowych prezydentów i burmistrzów i czy są zaskoczeni wynikami głosowania? O tym opowie teraz Paweł Jędrusik. W sztabie u Macieja Gramatyki w Tychach już niespełna godzinę po zamknięciu lokali wyborczych było wiadomo, że tych wyborów nie przegra. Ale 100 lat rządzić Maciej Gramatyka nie będzie, bo zgodnie z prawem prezydentem może być przez dwie kadencje. Swojego rywala Sławomira Wróbla z Prawa i Sprawiedliwości pokonał różnicą ponad 6 tysięcy głosów. Jestem zaskoczony w ogóle z wyniku, który osiągnąłem w tych wyborach do samorządu, bo mój komitet wyborczy, czyli Koalicji Obywatelskiej, zdobył 10 mandatów w Radzie Miasta. Nie spodziewaliśmy się takiego wyniku. Wspólnie z samorządowcami Andrzeja Dziuby, których jest 5 w Radzie Miasta, mamy większość potrzebną do stabilnego rządzenia Tychami. No a mój wynik dla mnie jest naprawdę wielkim wyróżnieniem. Maciej Gramatyka doświadczenie samorządowe ma, bo ostatnio pełnił funkcję prezydenta. W wyborach poparł go dotychczasowy prezydent Andrzej Dziuba. Oczywiście spodziewałem się, że wygra, byłem pewien, że wygra. Jeżeli mówimy o niespodziankach, to raczej powiedziałbym bardzo dobry wynik kontrkandydata, który do tej pory tak naprawdę nie zaistniał na dobre w życiu publicznym miasta Tychy, mimo tego, że był radnym. I ten jego wysoki wynik jest dla mnie taką niespodzianką in minus. Niewiele brakło, a na in minus byłaby Katarzyna Kuczyńska-Budka, bo w Gliwicach o tym, kto zostanie prezydentem, zadecydowała różnica raptem 540 głosów. Prezydent elekt z ramienia Koalicji Obywatelskiej wie już, co zrobi tuż po zaprzysiężeniu. Z takich rzeczy dużych i takich zadań trudnych, infrastrukturalnych, to jest kwestia budowy szpitala. I chciałabym, żeby ta koncepcja, którą już zapowiedziałam w kampanii, czyli budowy szpitala nie tylko miejskiego, ale także z taką nadbudową wielospecjalistyczną wspólnie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, no stała się faktem. Faktem stała się też porażka rządzącej Zabrzem od 18 lat Małgorzaty Mańki-Szulik. Jej rywalka Agnieszka Rupniewska, popierana przez Koalicję Obywatelską, wygrała różnicą 6700 głosów. Na pewno będziemy otwierać urząd na wszystkie możliwe sposoby dla mieszkańców naszego miasta, bo to jest coś, co jest dla mnie bardzo istotne, a z tych twardych rzeczy na pewno bardzo ważne jest to, żeby przeprowadzić audyt finansowy, żeby zorientować się, jak wygląda sytuacja finansowa zarówno w mieście, jak i w spółkach miejskich. Z kolei w Jastrzębiu-Zdroju zakończyła się era Anny Hetman. Prezydent przegrała z Michałem Urgołem, który startował z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsze działanie to, no to należy na spokojnie się rozejrzeć w tych wszystkich projektach, o których była mowa, że są gotowe, spojrzeć, czy one są rzeczywiście i zacząć je realizować. A jeżeli nie, no to przystąpić do działania i rzeczywiście je zacząć projektować i wdrażać. Do zmian u steru władzy doszło też m.in. w Raciborzu, gdzie rządzić będzie teraz Jacek Wojciechowicz, były poseł i wiceprezydent Warszawy. Na zmiany przygotowali się również mieszkańcy Ustronia, gdzie rządził będzie Paweł Sztefek, oraz Zawiercia, gdzie władze mieszkańcy powierzyli kobiecie Annie Nemś. Wybory samorządowe 2024 przeszły do historii. Zakończyło je ekspresowe liczenie głosów, bo już po kilkunastu godzinach od zamknięcia lokali wyborczych poznaliśmy wszystkie wyniki, wśród nich te dotyczące frekwencji. Niestety województwo śląskie znów nie ma się czym pochwalić. W drugiej turze do urn w regionie poszło niespełna 42% uprawnionych, co daje nam trzecie miejsce na niechlubnym podium. Fatima Orlińska. Niespełna 42% to prawie 740 tysięcy wydanych kart z ponad 1 700 tysięcy uprawnionych do głosowania. Tylu wyborców w niedzielę 21 kwietnia wzięło udział w wyborach na prezydentów, burmistrzów i wójtów w województwie śląskim. Wynik nie jest najgorszy, choć plasuje nas na końcu listy osiągnięć frekwencyjnych. Najniższą frekwencję odnotowano w Rudzie Śląskiej, gdzie nieco ponad 32% uprawnionych wybrało się do lokali wyborczych. A jednocześnie zwycięzca Michał Pierończyk zyskał najlepszy w województwie ponad 70% wynik. Prezydentura aktywna, w ogóle wyjście radnych do ludzi też, ale to nie na końcu w kampanii, tylko w całej kadencji, powinna dać lepsze efekty. I nad tym trzeba pracować u podstaw, rozmawiać z ludźmi, być dostępnym, zwracać uwagę, tak, że jest takie coś jak samorząd, że od tego samorządu to i to zależy, pokazać ludziom te konkrety,
że ten plac zabaw, ta droga, ten chodnik, ta ławka, kosz na śmieci czy przycięcie drzewa, to właśnie zależy od samorządu. Wytłumaczenie tego to jest pierwszy krok do zwiększenia frekwencji. Najwyższą frekwencją z kolei zaraz po powiecie częstochowskim mogą pochwalić się Mysłowice. Tam o najbliższych 5 latach w mieście chciało zadecydować ponad 49% uprawnionych do głosowania. W drugiej turze wyborów zwyciężył dotychczas pełniący urząd prezydent Dariusz Wójtowicz, zdobywając ponad 56% poparcie mieszkańców. Wybory to powinno być święto demokracji, a nie obrzucanie się błotem. Ja robiłem w czasie kampanii wyborczej wszystko, aby przeciwników moich nie pokazywać w złym świetle, tylko pokazywać merytoryczną sferę kampanii wyborczej, co chcemy zrobić, co zrobiliśmy już dla naszych mieszkańców. Faktycznie emocje panujące w danym mieście mogą przełożyć się na zainteresowanie wyborami, ale nie w tak znaczącym stopniu. Specjaliści podkreślają, że to w dużej mierze brak edukacji społecznej, a poza tym druga tura rządzi się swoimi prawami. Mówimy o tej edukacji obywatelskiej, a nic albo niewiele w tej materii się dzieje, nie? Więc czy to się da zmienić? Nie jestem w tej materii akurat optymistą. Natomiast ja też nie fetyszyzowałbym frekwencji. Oczywiście, że ona jest ważna i istotna, no ale przecież legitymizacja w postaci wyborów się dokonała. Ludzie wybrali. No. Jakaś część, często spora, czy większość wreszcie została w domu. No tak się stało. No. Tak jak mówię, władza jest wybrana, ma legitymację, może rządzić. No więc teraz najważniejsze się będzie działo. Nie? I jak zapowiadają wybrani przez społeczności lokalne prezydenci, realizację swoich wyborczych obietnic i zobowiązań zaczynają od dziś. Również po to, by na frekwencję za kolejnych 5 lat pracować. Chorzowska masakra piłą mechaniczną, tak mieszkańcy nazywają wycinkę ponad 1000 drzew. To co prawda już się zakończyło, ale dla nich to nie koniec walki o teren przylegający do Parku Śląskiego w Chorzowie. Walczą z deweloperem, a ten ma ambitne plany dotyczące posiadanej działki. Może powstać tu nawet market. Szczegóły zna Łukasz Kądziałka. Dzisiaj jest pustkowie, a tak wyglądał przed wycinką teren przy Parku Śląskim. Głośny protest został zorganizowany już po fakcie. Mimo, że jest już po wszystkim i z działki przy ulicy Targowej ciężarówki wywożą ścięte drzewa, to miłośnicy parku nie zamierzają odpuszczać. Cały czas śledzą, co dzieje się na terenie, na którym dawniej znajdował się ośrodek postępu technicznego. Chorzowska masakra piłą mechaniczną, to co się stało. Więc odpowiadają tam osoby, które pracują w Urzędzie Miasta, a które miały obowiązek jako miasto sprzeciwić się takiej wycince. Jest tutaj firma, która była właścicielem terenu, sprzedała to swoim udziałowcom. Ta firma to spółka Green Park Silesia. Od lat usiłowała wyciąć drzewa, żeby wybudować w tym miejscu osiedle z Lex Developer. Ostatecznie sprawę załatwiono w ten sposób, że działkę przy Targowej 4 przejęło od spółki 7 prywatnych osób. Dzięki temu wystarczyło chorzowskiemu urzędowi zgłosić zamiar wycinki. Niepotrzebny był wniosek o zezwolenie. Zgłoszenie, które dokonała firma Taxus Arbor z Tychów, działała w upoważnieniu 7 osób fizycznych, które napisały oświadczenia, że nie prowadzą w tym miejscu działalności gospodarczej, co jest nieprawdą. Miłośnicy parku chcą, żeby kończący kadencję prezydent Andrzej Kotala i jego urzędnicy ponieśli konsekwencje tych decyzji. Zdaniem właściciela firmy, która jest odpowiedzialna za wycinkę, urząd nie mógł mieć zastrzeżeń. Zawsze każdy wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub w przypadku osób fizycznych zgłoszenie jest wnikliwie weryfikowane. Są oględziny każdego drzewa, są oględziny, są weryfikowane pomiary w terenie, lokalizacja, ich stan, obecność gatunków chronionych. To wszystko urzędnicy robią, natomiast jak mają działać, definiują przepisy. Jednak wycinka to dopiero początek. Jeśli działka ma przynieść zyski, to trzeba coś na niej wybudować. O pozwolenie na budowę dyskontu wystąpiła inna firma, ale powiązana z Green Park Silesia. Ci ludzie, którzy tam mieszkają, kupili przecież naprzeciwko parku, nie? Kupili z pięknym widokiem, proszę ciebie, i blisko do parku, albo w ogóle blisko do zieleni. No i teraz będą mieli z przodu Aldi i proszę ciebie, a tu parking. To świeży wniosek, zaledwie sprzed kilku dni, ale wszystko wskazuje na to, że inwestor zgodę dostanie, bo obiekt handlowy jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Ma alpejski, tyrolski rodowód, bo pochodzi z Innsbrucka, gdzie w zeszłym roku przyszedł na świat. Od teraz mieszkał będzie w śląskim ogrodzie zoologicznym, a mowa o ssaku drapieżnym, największym z rysi rysiu euroazjatyckim. Rysie są to największe koty dziko występujące w Europie. W Polsce są gatunkiem ściśle chronionym, w chorzowskim zoo nieobecnym od kilku lat. Teraz ryś będzie cieszył się pewnie dużą popularnością, bo powszechnie wiadomo, że wszystkie ryśki to porządne chłopy. Fatima Orlińska. Liczebność populacji rysi w Polsce szacuje się na około 200 osobników, dlatego został on objęty ścisłą ochroną jako gatunek wymagający. Większość z nich żyje na wolności, a dwie dekady temu definitywnie wyłączono go ze spisu zwierząt łownych. Do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego trafił nieprzypadkowo, gdyż ten jest pełnoprawnym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, w ramach którego działają różne plany hodowlane i księgi rodowodowe. Taka jest prowadzona między innymi dla rysia. Naszą wolą było to, by aktywniej uczestniczyć w tym programie, bo rola ogrodów nie polega już tylko i wyłącznie na ekspozycji zwierząt. My jesteśmy takim żywym bankiem genów, zależy nam na utrzymaniu i rozwijaniu populacji danych gatunków. Tak jest w przypadku na przykład rysia. Planowaliśmy rozbudowę wybiegu dla rosomaków i dla rysi w miejscu starych woliet, które tutaj znajdowały się. Rozbudowa tych woliet była konsultowana z koordynatorem księgi rodowodowej. Projekt został przedstawiony, powierzchnia jaka tutaj będzie. Zostało to zaakceptowane. Co pozwoliło zarekomendować właśnie samca rysia dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Ten do Chorzowa trafił z Austrii w piątek, więc jeszcze przychodzi proces adaptacji w nowym miejscu. Młodzieniec w maju skończy rok, a niedługo po tym trafi do niego samica ze Szwajcarii. Opiekunowie liczą, że para przypadnie sobie do gustu i z czasem pojawią się młode, które w przyszłości trafią na wolność. Nie wymaga żadnej jakiejś takiej dodatkowej uwagi, no ale na pewno w pierwszych dniach zawsze staramy się jak najlepiej poznać naszego podopiecznego, dowiedzieć się czegoś więcej o nim, jaki ma charakter, bo każdy zwierzak się jednak różni. Na tę chwilę możemy powiedzieć, że jest ciekawski, nie jest wystraszony. No na pewno będzie potrzebało troszeczkę czasu na aklimatyzację, ale liczymy, że się dobrze dogadamy. Rysie są tylko mięsożerne, na wolności głównie jedzą sarny, polują też na małe gryzonie ptaki. U nas ta dieta jest troszeczkę inna, ale je między innymi wołowinę, króliki, kurczaki. Samica rysia euroazjatyckiego zazwyczaj rodzi od 2 do 3 młodych. Ciąża występuje średnio raz w roku. W ogrodzie zoologicznym rysie dożywają nawet ćwierć wieku. Po wielu latach starań kolej na stałe połączy Gliwice z Rybnikiem. Dzisiaj koleje śląskie kursują na tej trasie tylko w weekendy. Mieszkańcy w końcu doczekają się codziennego rozkładowego połączenia. Teraz w dzień powszedni podróż pociągiem z Gliwic do Rybnika zajmuje ponad 1,5 godziny i odbywa się z przesiadką w Katowicach. Od czerwca ma być zdecydowanie krócej i bez przesiadek. Łukasz Kądziałka. Pociąg osobowy S71 do stacji Bochum. Na razie komunikaty o odjeździe pociągu do Gliwic są na stacji w Rybniku bardzo sporadyczne. Pociągi kursują pomiędzy tymi miastami tylko 2 razy w tygodniu, w weekendy. Jednak wiadomo już, że niebawem częściej będzie słychać takie zapowiedzi. Mieszkańcy starali się o to od 2018 roku. Myślę, że no ponad 100 pism samych w sprawie tego połączenia przez Knurów tutaj zostało wysłanych. Teraz pociągi pomiędzy Gliwicami a Rybnikiem przez Przyszowice, Knurów i Leszczyny jadą tylko 2. Kubalonka do Wisły i Salmopol do Żywca. To wyłącznie turystyczne połączenia, jednak od 9 czerwca mają kursować codziennie 4 pary pociągów, czyli 8 w ciągu doby. To niewiele i żeby oferta była sensowna, musi być ich więcej. To byłoby minimum 8-10 par. Natomiast z tego co wiem, w tej chwili na szlaku pomiędzy Gliwicami a Rybnikiem będą jeszcze do końca sierpnia trwały prace modernizacyjne. Jak zapowiadają Koleje Śląskie, połączeń będzie więcej, ale po wakacjach. Przy kolejnym rozkładzie zamknięciowym, który będzie we wrześniu, tych par uruchomimy 9. To jest znacząca ilość, bo to jest 18 pociągów w ciągu doby. Na razie przewoźnik nie podał rozkładu jazdy, ale ma być on opublikowany niebawem. Wiadomo już, że w grudniu pociągów będzie jeszcze więcej, a część z nich będzie kursowała w wydłużonej relacji do Wodzisławia Śląskiego lub Raciborza. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Spokojnej nocy, dobranoc.